Słuchasz Radia Pryzmat, Staromiejskiego Centrum Kultury Młodzieży w Krakowie. Operacja Styl. Dzisiaj mam przyjemność gościć Anitę Morgę, koordynatorkę do spraw działań wolontariuszy Fundacji Anny Dymnej Mimo Wszystko. Pracujesz w bardzo wyjątkowej fundacji, która pomaga osobom z niepełnosprawnościami. Powiedz nam, dlaczego akurat to miejsce? Ja może tak zacznę od przybliżenia w ogóle też naszej fundacji, przepraszam, jeśli mogę. Pewnie. Ale wspomniałaś, że pomagamy osobom z niepełnosprawnościami. Chciałabym tutaj podkreślić, bo to jest dla nas bardzo ważne, że głównym naszym celem jest pomóc dorosłym osobom z niepełnosprawnością intelektualną. My jesteśmy bardzo często kojarzeni z pomocą właśnie tak naprawdę wszystkim osobom z przeróżnymi niepełnosprawnościami. Oczywiście jeśli możemy i mamy taką możliwość w danym momencie, to bardzo chętnie pomagamy temu, kto się do nas zgłosi. Natomiast skupiamy się faktycznie na pomocy dorosłym osobom z niepełnosprawnościami intelektualnymi. To dla takich osób stworzyliśmy dwa nasze ośrodki. Ośrodek w podkrakowskich Albanowicach i w Lubiatowie. Tam prowadzimy warsztaty terapii zajęciowej, też zajęcia rehabilitacyjne. I tak, i dopiero właśnie jakby kolejnym etapem naszej pomocy jest także pomoc osobom z pozostałymi niepełnosprawnościami, tak jak wspomniałam, w miarę możliwości naszych. I teraz już przechodząc do mnie, dlaczego taka fundacja? Dlaczego taki wybór? W grudniu odpowiadałam na podobnie postawione pytanie. Też pytano mnie właśnie, jak to się stało, że znalazłam się w tej fundacji. I nawet głupio mi troszeczkę, bo to jest bardzo prosta historia. To jest wręcz prozaiczna historia. I aż, no tak jak mówię, głupio mi było, kiedy się nad tą swoją odpowiedzią grudniową zastanowiłam. No ale taka prawda. Przypadkowo w zasadzie znalazłam się w tej konkretnej fundacji. Oczywiście znałam ją, kojarzyłam głównie przez Festiwal Zaczarowanej Piosenki. Natomiast muszę przyznać, że to, że tam się znalazłam ja sama jako wolontariuszka najpierw, bo zanim podjęłam pracę w fundacji przez 5 lat byłam jej wolontariuszką, to jest historia po prostu splotu sprzyjających sobie okoliczności. Ja po pierwszym roku studiów szukałam po prostu jakiegoś wolontariatu dla siebie i sprawdzałam przeróżne możliwości, przeróżne fundacje. Tak nie do końca potrafiłam wybrać, a że właśnie na studiach miałam kolegę, który był związany w pewien sposób z Fundacją Anny Dymnej Mimo Wszystko, zorganizował mi kontakt do ówczesnej koordynatorki wolontariatu i powiedział: spróbuj, jeśli się spodoba, to po prostu zostaniesz, jeśli nie, to będziesz szukać dalej. Ja tam zadzwoniłam. Pojawiłam się na pierwszym spotkaniu, to był czas przygotowywania takiego wolontariackiego kiermaszu świątecznego. No i tak bardzo spodobało mi się podejście fundacji do wolontariuszy. Tak bardzo spodobało mi się też podejście fundacji, przede wszystkim właśnie to mi się spodobało, jakie fundacja ma podejście do osób, którym pomaga, że zaczęłam się w to coraz bardziej angażować, coraz więcej starałam się działać w tej wolontariackiej przestrzeni. A później jeszcze, kiedy pojechałam w końcu po raz pierwszy do naszego ośrodka w Radwanowicach, kiedy spotkałam właśnie naszych podopiecznych i zobaczyłam, jak wspaniale mnie powitali, mimo że tak naprawdę jeszcze mnie nie znali wtedy, ale miałam na sobie zieloną koszulkę, wolontariacką koszulkę, którą oni kojarzą. I właśnie przez tą koszulkę powitali mnie jak swojego przyjaciela. No to już mi dało taki naprawdę pełny obraz tej fundacji i pomyślałam, że to jest moje miejsce i że chciałabym tu zostać dłużej. No i tak się poskładało, że ostatecznie jestem z tą fundacją związana już ponad 7 lat, więc myślę, że to całkiem niezły wynik. Praca koordynatora wolontariatu to jest przede wszystkim właśnie organizowanie działań wolontariuszy. Bardzo, znowu, prosta odpowiedź, ale no tak w rzeczywistości jest. Ja jestem taką osobą, która po pierwsze jest, nawet nie po pierwsze, przede wszystkim jest łącznikiem wolontariuszy z fundacją. Czyli to ja jestem tą osobą, która wita nowych wolontariuszy, która przeprowadza pierwsze rozmowy,
organizuję im później działania. To ja jestem tą osobą, która zbiera w fundacji zapotrzebowanie od pozostałych pracowników, także właśnie na to, jakiej pomocy aktualnie potrzebujemy i to ja jestem tą osobą, która stara się tak to rozłożyć i zaprosić do współpracy konkretnych wolontariuszy, żeby właśnie te zadania były wykonane. To jestem tą osobą, która jest w stałym kontakcie z wolontariuszami. U nas w fundacji akurat to jest wspaniałe, że wszyscy pracownicy są bardzo otwarci na kontakt z wolontariuszami. To nie jest tak, że jak wolontariusz przychodzi do biura, to idzie tylko i wyłącznie, żeby porozmawiać ze mną, tylko faktycznie wita się też z innymi pracownikami i też inni pracownicy gdzieś tam są na tego wolontariusza otwarci. Ale to ja jakby jestem tą osobą, która ma tego kontaktu z wolontariuszami najwięcej. Traktujemy wolontariuszy jako część tej organizacji. To znaczy, kiedy mówimy o naszej fundacji, kiedy, nie wiem, mówimy o niej tak publicznie do ludzi, to mówimy też o tym, że wolontariusze są częścią tej fundacji. Więc ja jeszcze jestem też tą osobą, która właśnie dba o to, żeby atmosfera też wśród wolontariuszy była fajna, żeby oni się dobrze z nami czuli, żeby oni chcieli działać z nami. Nasz wolontariat, nasza grupa wolontariacka nazywa się Biuro Młodych. Więc jak ktoś słyszy Biuro Młodych, to myśli sobie, ojej, czyli to jest miejsce tylko i wyłącznie dla młodych. W naszym przypadku ta nazwa Biuro Młodych to jest, jakby nie liczy się metryka. Każdy, kto jest młody duchem, mamy wolontariuszy w przeróżnych wieku. W tym momencie nasza najmłodsza wolontariuszka ma 12 lat, najstarszy wolontariusz 81, jeśli dobrze pamiętam. W każdym razie uważamy, że w każdym jest potencjał, tylko ten potencjał po prostu trzeba czasem w jakiś fajny sposób odkryć. Ale każdemu chcemy dawać możliwość odkrywania tego potencjału. No nie ma co ukrywać, Festiwal Zaczarowanej Piosenki to jest takie nasze flagowe wydarzenie. Chyba najmocniej jesteśmy kojarzeni właśnie z nim. No tak, przez pandemię nie mógł się w ubiegłym roku odbyć. No było to spowodowane przede wszystkim tym, że jednak takie festiwale nie mogły się odbywać, ale też my podejmując decyzję o tym, że rezygnujemy z niego w tamtym roku, podejmowaliśmy ją przez wzgląd na te osoby, które miały uczestniczyć w festiwalu. Biorą w nim udział osoby z niepełnosprawnościami, więc osoby, które też są, znajdują się w grupie osób o podwyższonym ryzyku zachorowania. Także zdrowie tych osób postawiliśmy jednak na pierwszym miejscu. No i w marcu podjęliśmy decyzję, że 16. edycję będziemy musieli przełożyć na rok kolejny. Mamy nadzieję, że w tym roku ona się odbędzie. Planujemy ją powoli. Pierwsze działania jakieś takie wewnętrzne zostały podjęte, więc proszę, trzymajmy wszyscy kciuki za to, żebyśmy w tym roku nie musieli już tego wydarzenia przekładać, bo tak jak mówiłaś, to faktycznie było trudne dla wielu osób. Dla nas to było trudne podejmować taką decyzję, bo wiemy, jak ważne to jest wydarzenie dla uczestników tego festiwalu. Jak ważne to jest wydarzenie też dla wolontariuszy, bo wielu z wolontariuszy to są takie osoby, które działają z nami od lat i gdzieś tam no, festiwal jest wpisany w czerwiec dla nich. Też dla pracowników to było trudne, bo nagle w czasie, kiedy tak intensywnie było od działań związanych z przygotowaniami, nagle czuliśmy jakąś taką pustkę, że czegoś nam brakuje, że coś się nie dzieje. Nie mogliśmy się spotkać normalnie też z, no właśnie, z uczestnikami konkursu, a to dla nas zawsze ważne, bo też finaliści Festiwalu Zaczarowanej Piosenki z lat ubiegłych no, cały czas pozostają w naszych sercach. My chcemy w dalszym ciągu ich promować, więc to też dla nas taka rodzina. Na koncercie niedzielnym pojawiają się właśnie też finaliści z lat poprzednich i brakowało nam tych spotkań w tym roku bardzo, bardzo i myślę też, że osoby, talenty kryją się w każdym, mogą kryć się w każdym i my na początku działalności fundacji, znaczy mówię my, bo już czuję się jako częścią fundacji, ja wtedy jeszcze z nią nie byłam związana, ale gdzieś tam to we mnie bardzo rezonuje i kojarzę te historie, które działy się wtedy i ludzie podchodzili do tego na takiej zasadzie bardzo
często wtedy, że no, ale czy to na pewno dobry pomysł, bo jak ktoś weźmie udział w tym konkursie, a nie pójdzie mu, no to dokładamy tej osobie zmartwień, smutków, bo coś tam nie poszło, bo się przegrało. Ale tu się okazuje, że właśnie nie. Właśnie chodzi o to, że nagle te osoby czują się traktowane poważnie, bo poważnie i z szacunkiem, bo mogli właśnie rywalizować na normalnych zasadach. Nikt nie klepał po plecach i nie mówił, ach, dobrze, dobrze, to no wiesz, będzie dobrze, no coś tam, tylko to była normalna, prawdziwa rywalizacja dla nich. I myślę, takie fajne odczucie tego, że traktuje się poważnie, poważnie tych uczestników konkursu.